Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mount & Blade 2 Bannerlord. Jesteśmy już wasalem Sturgi, atakujemy przeciwników, więc jest przyjemnie. Dobra, poddaj się, aczkolwiek tutaj tylko wyślę. Tutaj tylko wyślę, nie będziemy nic kombinować. Szybka bitwa, to jest nasza. I teraz mogę wrócić do plądrowania tej wioski. Raczej szybko nikt tutaj nie przyjdzie z pomocą, my splądrujemy tę wioskę. Musimy trzy wioski splądrować. W takim razie take and hostile raid the village. Znowu mamy 30 ludzi. Dobra, ja tu na szybkim ataku. Tych 30, co tutaj mieli. Bo widzę, że im się odnowiło. Właśnie. Wioska już jest w połowie splądrowana. Lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że nikt tutaj nie przyjedzie. Teraz tak, skoro oni będą atakować Sibir... Nie, Varnavapol, to możliwe, że się Kwol uda splądrować, ale... Bo są zajęci, nie? Więc tak to by mogło wyglądać. Są zajęci. Ja mam to zadanie od króla. No, byłoby super, jakby to się udało. Chociaż oni już są dość zmęczeni tą wojną. I zobaczmy, jest 65,9. Oh no, 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 no. Szybko, 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 szybko. Udało się. Zaraz tam wrócę i ja to splądruję do końca. Czekajcie, bo możliwe, że będzie miłe spotkanie za chwilę. Oczywiście, że będzie miłe spotkanie. Join army. I świetnie, atak, zniszczmy ich i wrócimy do naszego plądrowania po raz trzeci. A ja znowu poproszę o łuczników konnych. Ale później będę prosił o, jak będę miał lepszy pancerz, to będę prosił o konnicę, ale nie łuczników. I będę wchodził taką szarżą porządną. Taki będzie mój plan. Tam już gdzieś ostro walczą. Strzelacie, strzelacie. Biegniemy, biegniemy na plecy. Nie szarżujemy jak chce tutaj dowódca. Wykorzystamy was lepiej. Będziemy mi strzelać po plecach. Teraz wszyscy do ataku. Teraz wszyscy do ataku. Jeździectwo na 150 i zdobyłem poziom. Dobrze. 151 już w jeździectwie. No i mamy to. Zwycięstwo. Renoma, morale, influence. Mamy jeńca. Mamy jeńca. I ten jest. Mogę odesłać gościa. Tylko tak, z tymi jeńcami to i tak muszę uważać. Pięciu wywalmy rekrutów, bo teraz odeślimy ludzi. Odesłałem. Przetrenowani opuszczamy armię. Wracamy do naszego plądrowanka. Jeździectwo. Zwiększa obrażenie mele, mimo wszystko. Ja będę chciał walczyć mele, więc zwiększa obrażenia wręcz, jeśli jadę konno. I pole arm też zwiększamy. Czy wy się cofacie? Nie, nie, to ja idę i to jest moja. Ta wioska, Borczowa Górka, to jest moje. Take on hostile action. No. Wy co robicie? Patrolujecie. Tam jest oblegane Varnavapol, jest oblegane. Jest tak, 69,7. Co będzie po splądrowaniu całkowitym? 70, to jest 1% wbiło. No niestety panie, mogło ci się to nie spodobać, ale rozkaz to rozkaz. I mój dla ciebie i króla dla mnie. Sfedron tutaj widzę. Biega. Z Fedronem raczej nie wygram, co?
Northern Empire nam pisze, płaci z tego co widzę teraz. Czy ja się przedostanę? Przedostanę się przez te tereny. To jest Ulrik. Okej, powstała nowa frakcja. Powstała u nas nowa frakcja. Jest Konfederacja Kegritów. Chcą obalić naszego króla i mógłbym do nich dołączyć. Nie chcę tego zrobić. Mógłbym też stworzyć. Dziewięć Ulrik mnie goni. Patrz, jak za mną jedzie. On jest szybszy w lasach. Muszę uważać. Cholerka. Tamten jeden mój. Pokój Sturgia. Okej. Okay. Pokój ze Sturgią. Oczywiście zgadzamy się na pokój ze Sturgią. Ja nie będę nic zrobił. I ci mnie nie zbawią. Chociaż uciekłbym. Wyrolowałbym ich jakoś. Quest skancelowany. I dostajemy znowu kasiorę. Dobra. Ale. Coś tam miałem? Nie. Teraz nasi coś pewnie pomyślą o jakiejś innej wojnie. Możliwe, że tak. Dobra, my się wracamy. Pokażcie mi, jak wygląda sprawa z Chaikant. Plus 62. No dobra, już tu jest coraz większy zysk, rośnie to. W porządku. Musimy się wrócić do siebie. Czy ja mam jeszcze jakiś quest? Nie, porozmawiam ze szlachtą. No to standardowo. Jedziemy tutaj. O, Ragur. Bijamy sobie scouting. Problem z tymi pieniędzmi, że póki nie będę miał swojego Lenna, to będę się tak, wiecie. Tak so. Ale tutaj był quest na eskortowanie karawan. Moczung, co ty masz? Porozmawiajmy z tobą. Zaraz. Zanim Moczung. Eskort karawany, tak jak myślałem. To było to. Handel. Rogery wbite. 3600. 5. Jak będzie trzeba, to sprzedam jeszcze tamto, nie? I będę miał też kasę. Gdzie jest ten Moczung? Tu jechałeś, pewnie do Tepesz. Do zamku Tepesz, co? Nie, jest tutaj. Masz jakiś problem? 4 stepowe... konie stepowe, 4. Nie mam. Podjedźmy. Możliwe, że tutaj będą. Kup produkty, stepowe konie. Dobra, kupmy wszystkie, bo moi będą też używać. Przetrenować ludzi dla ciebie. Nie, za długo te questy trwają i mi zajmują miejsca niepotrzebnie. Chodź, Moczung. Proszę bardzo. Co? A jak I'm still looking? Nie step horses, tylko step hunters. Dobra. I do Aslik. Rogery. Bandyci. Szybsze plądrowanie, tak. To się też przyda. Szybsze plądrowanie. Tam konie mi się przydają, więc tu się nic złego nie stało. 2 huntery. I jedziemy dalej szukać koni. Po drodze lutersi. Nie. Zawalczę z nimi, bo chcę sam sobie wjechać, tak wiecie. Na srogiej. Wow. Jadło. O.
To jest to. I koniec. Victory. Dwóch jeńców. Zbierane to. Tutaj kto ma? Mela. Jeździectwo wbite. Świetnie. Konie. I tu jest jeszcze jakiś quest. Art of Trade. Byproducts. Step Hunter. Dobra, dwóch. Wracamy do króla. Zanieśmy mu te konie. Co to był za quest? Sprawdzałem. Potrzebujecie pracowników. Ilu? 13. Wyprowadzę ci 13 ludzi. Mam w tym momencie dwóch dopiero. Znajdziemy. Odnośnie zadania, proszę, to są konie. 6 tysięcy mi za to dał. Chciałbym porozmawiać o małżeństwie. Moja ręka. Bolat. Bolat ma 21 lat, jest bardzo dobrym zarządcą. Oczywiście, że tak. 2000 tylko ode mnie zechce. Bardzo dobrze, moi drodzy. 14 dnia wiosny 1866 roku Kakun poślubił Bolat. Okej, o polityce pogadali. I super. Teraz pytanie, gdzie ona będzie przesiadywać. Ja mam charm. Zwiększmy relację z tą samą. Będę respektowany przez mężczyzn. To się przyda później w przeciąganiu ich na swoją stronę. Mela urodziła zdrowe dziecko. Świetnie. Eskortujemy karawanę. Tak, tylko tak. Ja jeszcze chcę sprawdzić klan. Klan member Bolat jest w Baltak Hunt. Okej, pójdziemy do Baltak Hunt za jakiś czas. Well now, street. Eskortujemy twoją karawanę, ale też mogę teraz ludzi wysyłać, naszych, żeby eskortowali ją. Tak mi się wydaje, że tutaj na luzie. 4 jeńców. Zbieramy to. Raz, dwa, trzy. Do Syronei, daleko będziemy jechać. Teraz na jakiś czas mogę sobie pozwolić na zaatakowanie Lutersów po drodze. 5. Jestem, dość szybko idę także z tą konnicą, co mam. 40 Raidersów. Mogłem poczekać, aż jego zaatakują, ale damy radę. Trochę tej piechoty mam, trochę tych łuków. Reszta to jest konnica. Ja się zajmę. Nusund się zamierz tymi. Po prostu wszyscy do ataku. Chyba musimy sami ich zaatakować też. Ja zgarnę na siebie część tych. To nie będzie łatwe. Powinienem chyba z nim. A może jednak nie jest tak najgorzej, jak myślałem, że będzie. Bawo się zrobiło. Chodź tu. Dostał. I ty również. Do widzenia. Bang! Możecie mi to zszotować. Tam macie taką klip. Sklipujcie mi to, proszę. Ale ładnie siadło. Jeszcze level wbity. Oh, yep. Gdzieś tu jeszcze ktoś. Okej, po nim. Nie, on ucieka. Ale jeszcze tu jest. Gonię go.
Thorngard go złapał. 5 rannych i to jest moje piechoty. Turgijskich rekrutów mam? Wydawało mi się, że 5 turgijskich rekrutów zostało rannych. Tak to wyglądało. Level wbity. Tutaj zwiększamy co? Movement speed albo... Hard knock. Będziemy mogli ich zrzucać. Dobrze. Ha! Stepowi chcieli zaatakować ich jednak. Tego co widzę. 194. Teraz tak. Tradzik. Raz. 2300. 2. Już nie muszę mieć tutaj ciach. 5800. Banner of Iron Shield. Nusun. Staniesz. Gdzie teraz? Gdzie? Czekajcie. Jak już tu jestem. Hełm. To będzie dla Nusuna. Hełm dla brata. Przyda się. Postawię na siebie. Spróbujemy. Chociaż to są miasta imperialne, więc walki będzie dużo jednoręczniej. Mogą mi się jakieś chyba kusze trafić. Dobrze. Do widzenia. Stawiamy na siebie, stawiamy na siebie. Dobrze, że to jest łuk. Dobrze. Okej. I do widzenia. Bank. 3 mam. Skipujemy rundkę. I do widzenia. O, to był Tavid the Tucker. Czyli... A nie, to jeszcze jedna walka. To nie był finał. Myślałem, że kto będzie wygrał, to i tak nagroda w rodzinie, ale nie. I pan też pokonany. Świetnie. Renoma i hełmik jest. Plus 1000 z beców. Dobra, to będzie dla brata. Proszę bardzo, Nusun, to dla ciebie. Co ty masz? Nosisz jakiś... Weź to. Stepowy koń. No to przynajmniej konia nie masz najgorszego. Siodło masz, okej. Okay. Dobra, na razie tyle. I jedziemy teraz dalej, tak? Do Ampreli. Zwiedzimy sobie trochę świata teraz. Teraz pewnie ktoś jeszcze mnie zaatakuje. ...40 Raidersów. Ja ich atakuję pierwszy, zanim... A chociaż z tymi. Dałoby radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Go! O ty. Tak. Chodź tu, bo uciekasz? No. Do widzenia.
O, jak to siada. No, wykrwawił się. Kurczę, chciałem go łukiem dobić. Nie, czekaj, to nie ja załatwiłem tego. On zginął od tego typa. Właśnie teraz patrzę prawy górę. Myślałem, że ja zastrzeliłem swojego, a tu nie. Dobrze. 13 jeńców. Też już mam max. Jeździectwo. Zwierzęta mogą się zreprodukować. Mają jakąś szansę na to. A tutaj? Nie. Tutaj. Leadership. 4 morale, kiedy ja atakuję. A kiedy się broni? Oczywiście, że kiedy ja atakuję, bo ja będę dużo atakował. Jaki jest plan? Dobra. Kilka koni wojennych muszę kupić. I jest turniej. Możemy tu wejść. Może tak, niech on też sobie jeszcze wejdzie. Tak, idziemy do areny. Join the tournament. Okej. Okay. Z brązem pokrytym. Chyba lepsze niż moje. Zobaczymy. Ja i Miron. Do widzenia. Nie wiem, czy lepsze od mojego w sumie. Syn Orfenemi. Znowu dwóch na dwóch. Znaczy Fenemi, w drugim teamie to Synor. Tu mamy kondy. O, z Mironem lecimy. Teraz ja kontra Miron. A Fenemi jest właśnie Tasyron. W drugim teamie, znowu to samo. Naprawdę tyle razy to samo. Zadziałało? Lubię się bawić na turniejach. Raz tak, raz tak. Do widzenia. Okej, okay. 945 dostałem z betsów. Swing. Tak. Szybciej będę machał. Trzeba będzie tutaj wrzucić chyba w wigor po prostu punkcik. Jak będzie level, ale do levelu jeszcze trochę, bo to jest już 15. Także jest sporo. Tak. Nie, najpierw ja. Jest gorszy od mojego, więc Nusun. Proszę bardzo, to dla ciebie. Ty już jakoś wyglądasz. My już wracamy do siebie, czy jeszcze gdzieś jedziemy? Jeszcze jedziemy do Ortongard. Dobrze, to już nasze ziemie. Ortongard to już nasze ziemie. Po drodze zahaczę o Makeb, by wziąć kilku ludzi. Recruit troops. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 50. Teraz trading. 800. 1700. Raid jeszcze. Pięć hunterów. Dzięki temu mogę właśnie. Ale tyle. W razie zostawmy to jak jest. Czy ktoś tutaj mnie też zaatakuje? Też są raidersi. Okej, okay, ale są też nasi. Tutaj teraz poczekamy chwilę. Moja piechota stanie tutaj. Oni pewnie ruszą do przodu. Ruszyli. Tak. Tak.
O ty! Ale byś strzelił, ładnie, to uratowało jego życie, albo przedłużyło o 5 sekund. Okej. Do widzenia. I dzień dobry. O! A nie wielbłąd. Okej. Jeszcze gdzieś jakiś jeden. Gonił go rzeczywiście, no. O, czy on dostał w locie, czy jak już spadł? Bo jak w locie, to... Nice. Mhm. I zaraz jesteśmy w Portongard. Naprawdę jeszcze lutersi? To łapcie. No i tak mam już za dużo ludzi, znaczy tych. Zaraz mi zaczną uciekać jeńcy. Teraz tak. Wybierz jeńców, których chcę sprzedać. Niech będzie dwóch takich górskich. Dostałem dużo kasy. Jeszcze posprzedajemy to. To jest tysiak kolejny. 2,5 nawet. Dobra. Teraz tak. Kto tu chciał? Te 13 ludzi, żebym dał do Haneki. Zaznacz mi to. To jest przymekep. Czyli tutaj. A, tu jest Haneki. Dobra, jedziemy. 24 tysiące, w porządku. Jak dostanę jakiś... Będzie jakaś fajna bitka. Ja bym chciał w ogóle jakieś lenno dostać. Zależy mi na tym, żeby to były lenne Huzaitów jednak, nie? Masz wszystkich ode mnie. 5000. Piękna sprawa. Naprawdę piękna sprawa. Renomy mam prawie już 200. Teraz tyle na poziom trzeci. Teraz tak, czy ja jestem w stanie jakiś fif dostać? Królestwo. 3% na to, że król by odebrał temu, nie? Zobaczcie. No jest jakieś tam... Mała szansa na to. Ale dobra. Turniej kolejny możemy tutaj zrobić. Na arenę. White Tabard. 4, 12, 12. Oje, fajne. Jeden na jednego walczymy. Wykrwawił się. Teraz cztery teamy po dwie osoby. O. Kolejny. Chodźmy tego tutaj teraz. No i do widzenia. A teraz ja... O, Nintai będzie w finale, jeżeli to wygram. Nie będzie. Kurde, łucznik mnie dziabnął. A to jest to, że raz się dostanie, to jest problem. Później, jak już tym oberwę, nie? Szkoda. A mógłbym to być ja. Nie, 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 nie chcę po Town Center. Nie, nie, nie. Chciałem wejść do twierdzy, ale tu chyba też nikogo nie ma w środku. Gang potrzebuje rekrutów. Jeszcze. Dobra, idź do bank.
Można otworzyć okno. Konto, okno. You can open an account with interest rate of... Co 7 dni będę dostawał, czyli wpłacam 3000, co 7 dni będzie $200. Bierzemy. Teraz depozyt. Prowadźmy tutaj 15, może tak, 20. Aha, co? Dobra. Mam jedno Bank of Macab. Dobrze. Teraz pokażcie mi tego skolara. Za 3000 możemy się w kuszy uczyć. To ja nie. Kuszy to, to mnie nie interesuje. Usek, zobaczmy. Jakiś questik w usek. Trenować ludzi dla nich? Nie. Nie będę sprzeciwiał się landlordom. Sam jestem jednym, powiedzmy, z nich. Artisans, gang potrzebuje rekrutów. Arena. Vadar Hotblood, kolejny koń. Stawiamy na siebie, a teraz Nusun jest też. O! Tam w to wlazł w ogóle, bo ja nie trafiłem. Go. Gorzej, że zostałem sam. Oh no. Gdyby udało mi się wejść na tego konia, to jeszcze, tak? To stałem sam już. Bo gdybym wszedł na konia, dałbym radę. Okej. Kryweczka tam. Idźmy do Akkalat. Kupujmy produkty. W sumie handlem bym się mógł też zająć troszeczkę. Czyli tak odrobinkę, jak już tak biegam z miejsca na miejsce teraz. Czemu nie? Mogę kupić... Dobra, kupmy po 15. Pamiętajmy, że kupiłem... po 16. Kupiłem glinę po 16. Zobaczę, za ile sprzedam. Tak po prostu, żeby tam trochę weszło. Wiadomo, na koniach najlepiej by było. I pomożemy im zaraz. Glina była kupiona po 16. Tu mogę sprzedać za 13, to nie. No, dali radę. Patrzcie, dali radę. Idę kupić kilka koni. Tutaj. Za dużo nie, ale coś tam kupię. Byproducts. Stepowy koń za 690 i trzy stepowe konie. Czy hunter i koń? No tak, tak to miało być. Polecimy tutaj i sprzedamy to może nie w Baltak Hut. Dobra, kupimy te konie. Byproducts. Zostanie mi 900, bardzo mało. Najbliższe miasto imperialne Amprela. Jedziemy do Ampreli. Zobaczymy, ile zarobię. No wiadomo, trochę punktów handel się powbija. Jak u mnie to wygląda, jeżeli chodzi o tradzik? No dobra, jest jakiś tam, coś tam wleci. A to też się przyda. Później te trakowanie cen będzie i wiecie, zawsze można w takich przerwach sobie między questami porobić, a w międzyczasie też mamy turnieje w miastach. Rejdzik. Pokażcie mi teraz konie. ...356, nie opłaca się. Mizea. Znaczy, za jakiś czas i tak będę musiał sprzedać niedługo, bo... kiedy morale jest powyżej 75... Nie, mniejsza kara tego. To jest lepsze.
mniejsza kara po rozbiciu plujtych, nie? Jak wychodzę z bitwy i tak dalej, że szybciej wracamy do ładu. Raid. 291. To nie był interes mojego życia. Dojadę do Fykaon. Jak nie, to po prostu sprzedam. Cokolwiek. Dwa dni wytrzymam jeszcze. Więc no zobaczymy, czy to Fykaon siądzie. Jak nie, no to po prostu to sprzedam. Chciałem... Skill i tak leci, nie? To jest jakiś quest, który może też zrobię, jak będzie jakiś spoko. Co to za quest? Zasadzka karawany. No i to jest quest, który mogę zrobić. No i za 400. No to się już opłacało. Kilka koni stepowych też sprzedamy. 2600 dla mnie. No ten handel powinien jakoś tam wzrosnąć. Wiecie co? Nie planuję jednak chyba używać tego Blackhearta. Chociaż... Kurczę, no fajne jest. Zostawię go jednak. Zostawię sobie, bo jest spoko. Jest jednak spoko. Owce, krowy, narzędzia, sól. Glinę. Za 15. No dobra, nie straciłem na tym. Handel wzrósł? Wzrósł. Mam 5000. Dobra. Zasadzka karawana. Mam 45 osób, tam będzie 70 w natarciu. To może nie. Wróćmy do Chaikhand teraz. Ale moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.